Wałbrzyska, a w szczególności ziemia włoszczowska, ma powód do takiej dumy, że na jej terenie urodził się i żył i spoczywają jej doczesne szczątki jednego z największych bohaterów naszej ojczyzny, niezłomny patriota, niezmordowany żołnierz, który służył Bogu, ojczyźnie i królowi do ostatnich chwil swego życia. Był to hetman polny koronny Stefan Czarniecki. I który żarliwym patriotyzmem i niezwykłą ofiarną służbą żołnierską doczekał się u schyłku życia buławy hetmańskiej. Czarniecki to istotnie jeden z naszych wielkich, niekwestionowanych bohaterów narodowych. W latach groźnego potopu szwedzkiego, w latach masowych zdrad narodowych, w latach wewnętrznego zamętu bronił polskich granic, Polski racji stanu. W najtrudniejszych momentach swoją odwagę i niezbudzonym męstwem zjednał sobie uznanie współczesnych i pamięć potomnych. I dobrze się stało, że jego nazwisko znalazło się w hymnie narodowym, że jego imię nosi jedna ze szkół wojskowych i także szereg szkół podstawowych i średnich i organizacji harcerskich, kombatantów i kontynuatorów tradycji żołnierskich czy rycerskich. Z racji, z okazji 350. rocznicy śmierci hetmana Stefana Czarnieckiego, wielkiego patrioty, wybitnego żołnierza, bohatera licznych wojen prowadzonych przez XVII-wieczną Rzeczpospolitą. Postać ta jest dla nas, mieszkańców ziemi włoszczowskiej, szczególnie ważna, ponieważ Stefan Czarniecki stąd pochodził, z jego też fundacji zniesiono w Czarncy obecny kościół parafialny i tu spoczywają jego doczesne szczątki. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości, wszyscy witani wcześniej przez Pana Prezesa z racji zajmowanej funkcji, stanowisk i godności. Stefan na Czarncy, Czarniecki, wojewoda kijowski, hetman polny korony. Ten znakomitszy widzieć się dał w dziejach naszych i większych nieszczęśliwościach zachował kraj. Pod panowaniem ostatniego z Wazów, mąż ten waleczny, dobry obywatel i stateczny w dotrzymywaniu wiary swemu królowi. Na ten czas, kiedy każdy przytłumiony potęgą nieprzyjaciela opuszczał ręce i sprzęgał się dobrowolnie w jarzmo, które nań sromotnie wkładała przemoc sąsiedzka. Pierwszy się odważył dać odpór nieprzyjacielowi i życiem swojem zasłaniał ojczyznę. Pisał Michał Dymitr Krajewski. Stefan Czarniecki, uważany za polskiego bohatera narodowego, jest obecnie tylko w literaturze, malarstwie, ale uwieczniony w postaci rzeźb, ale jest też patronem wielu szkół i obiektów w Polsce. Ówczesny prymas Polski, kanclerz wielki koronny Mikołaj Prażmowski żegnał hetmana tymi słowami. Czarniecki dał wszystkim wszystko. Królowi koronę, królestwo staną, obywatelom ojczyznę. On zatartą sławę narodu podźwignął. Dbajmy więc o to, aby i po Stefanie Czarnieckim otoczony był szacunek przez potomków, aby zawsze pamiętali, że ten hetman z hymnu pochodzi z Czarncy i wciąż woła. Bracia, dla odważnych droga na drugi brzeg. Taka jest sama przez most, co przez wodę. Komu ojczyzna miła, za mną. Kłaniam się sztandarom. Kłaniam się pocztom sztandarowym. Szanowni organizatorzy dzisiejszej uroczystości, wielce szanowni uczestnicy. Na dzisiejszą uroczystość był zaproszony również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Z uwagi na wcześniej przyjęte zobowiązania kieruję list do organizatorów dzisiejszej uroczystości. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, organizatorzy i uczestnicy uroczystych obchodów 350. rocznicy śmierci hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego w Czarnicy. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na obchody 350. rocznicy śmierci wielkiego polskiego rycerza i wodza hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, organizatora
Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, władze samorządowe, duchowieństwo, mieszkańców Czarcy, uczniów i nauczycieli szkół, którym patronuje Hetman Czarniecki. Moje szczególne pozdrowienia kieruję do delegacji Polonii z Lani, kraju, który Hetman wyzwalał ze szwedzkiego podboju. Szanowni Państwo, wspominamy dziś postać polskiego bohatera narodowego, który uwieńczony został w słowach naszego hymnu. Hetman Stefan Czarniecki niezwykle mocno zapisał się w historii naszego narodu. Żył i walczył w trudnych i burzliwych dla Rzeczpospolitej czasach, kiedy państwo atakowane niemal z każdej strony, targane konfliktami wewnętrznymi, stanęło na krawędzi upadku. Cześć i chwała Stefanowi Czarneckiemu. To właśnie pracujemy już 20 lat i właśnie dalsze współpraca, żeby nam się układała. Bardzo dobrze, ja do tych szafy, że bardzo to dziękuję właśnie. Dziękuję uprzejmie przekazu księdza Nowy. Ja również przekazać dyplom księdzu Janowi, podziękować tego, ile czekam na jego. Miasta Włoszczowy jest kilometrów sześć, w stronę Częstochowy leży tu.
pośrodku wioski, Czarnieckiego szkoła. Wieś Czarniecka słynie, bo ma swego pana. Podziemia kościoła, wielkiego hetmana. Podziemia kościoła, wielkiego hetmana. Całym sercem w Polsce, bo się oddawał, bo się oddawał.
Naszą uroczystość ku czci Czarnieckiego w 350. rocznicę jego śmierci nie bez racji poprzedza, podobnie jak w roku 1906, 1907, 1937 czy 1999 msza święta. Bo jak tamte uroczystości, tak i te obchody rocznicowe mają wymiar i charakter patriotyczno-religijny. Jest to oczywiste, ponieważ dzieje naszego narodu ściśle się łączą z jego wiarą w Chrystusa i dziejami jego Kościoła na tej ziemi. Ziemi czarnieckiej, włoszczowskiej, świętokrzyskiej i na wszystkich ziemiach polskich. To przecież synowie i córki tej naszej ziemi ojczystej z pokolenia na pokolenie przekazują swoim dzieciom wiarę i narodowe ideały.